Aleluja, aleluja, proszę Państwa, Radio Conchita jest niezmarzone i gra. No tak było u Żydów, no. Abraham był ojcem
tak, 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 dalej, tak, dalej. A więc to ma znaczenie, żeby poznać swoich, sytuacja jest dość skomplikowana. Z jednej strony ludzie są coraz mniej ciekawi, a my będziemy czekać też na rozwój sytuacji. Pewnie też na naszej antenie poinformujemy, jakie są dalsze losy tych pozów i takiej też walki o dobre imię Polski. Pozwalają nam przybliżyć. No nie powiem, kto byle, kto czy tam ktokolwiek nie mógł zniszczony, nawet przez same rodziny, które obawiały się represji. A po drugie też szkalować, krytykować naszej ojczyzny. W domowych pamiątkach, ale w różnych archiwach, czy państwowych, w inwentarzach okazuje się, że bardzo wiele przetrwało tych dokumentów, takich jak metryki ślubu. Bardzo dziękuję panie pośle za rozmowę i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. W Polsce, z panem Bogiem, pan poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Tam czeka na nas cała historia. Zapraszamy na audycję Aktualności Dnia o 16. Słuchając audycji Aktualności Dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy. To się zdarza, okazuje się, że możemy zrekonstruować cały ciąg pokoleń. I ten ciąg pokoleń jest wpisany w dzieje Polski. Czyli my, odkrywając naszych przodków, my odkrywamy dzieje Polski, polskiego narodu, właśnie zagłębiając.